tym sezonie mamy taki problem, że zazwyczaj zaczynamy od straty bramki, nie wiem, bodajże w dwóch czy trzech meczach tylko prowadziliśmy. A tutaj no po raz kolejny tracimy bramki, także jest to gdzieś nasza zmora i cały czas nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że uda się to zmienić na następne mecze. To był mecz na miarę derbów, bardzo ciężki dla nas. Pierwszy raz tracimy punkty po zaciętej walce. No dla nas szkoda, dla nas to jest strata dwóch punktów, ale jeszcze jest 11 meczy, także walczymy dalej. Wiadomo, ruch jest na fali i spodziewaliśmy się mega trudnego meczu, ale mieliśmy na niego też plan. Chcieliśmy bronić nisko, dzisiaj wyprowadzać kontrataki. To nam się udawało. No i szanujemy ten remis. No, trzeba zawsze w takim meczu wyszarpać. Dzisiaj się udało remis. Będziemy się przygotowywać do drugiej rundy i w drugiej rundzie walczyć o to, żeby być jak najwyżej. W tej chwili po meczu od razu ciężko mówić o zadowoleniu. Zremisowaliśmy mecz, gdzie mogliśmy go wygrać. Zawiodła nas skuteczność, tak, to przede wszystkim. Sam mam duży żal do siebie o niektóre sytuacje. No nic, no, na analizę rundy przyjdzie czas, jutro na chłodno idzie przeanalizować, zacząć analizować. No w tej chwili ja ogólnie jestem zdenerwowany po tym wyniku, bo mogliśmy ten mecz wygrać i zdobyć punkty. Nie zakładaliśmy, że tu będzie łatwo, wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał, ale mimo tego no, wykreowaliśmy sobie trochę sytuacji i ich nie wykorzystaliśmy, do tego popełniliśmy kilka błędów w obronie w naszym stylu i mamy 4-4, tak? Zabrakło może takiej postawienia kropki nad i, jak było 4-3, mieliśmy kilka sytuacji, fajnie to wyglądało, gra się zazębiała, no ale zamiast strzelić na 5-3 tracimy na 4-4 i... No i jest remis, tak? Szkoda, że naprawdę, że zremisowaliśmy, ale pracujemy dalej, ważne, że ten mecz nie przegraliśmy i to jest bardzo ważne, ale naprawdę trzeba dać pochwalę dla zespołu z Gliwic, że naprawdę ciężki postęp, gdy są dzisiaj warunki i dlatego remisujemy dzisiaj. Moim zdaniem, no naprawdę byliśmy lepsi dzisiaj. I w sytuacji klarownej też, no ale w piłce tak jest, jak nie strzelasz bramki, no niestety.